Dzień dobry Państwu, witamy się po raz kolejny. Studio 10. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Muzyka u Józefa Ignacego Sznabla. Jesteśmy przed piątkowym koncertem. Właściwie stałym punktem i stałym elementem programu festiwalu jest recital organowy. Kto wystąpi w tym roku? Tak jak wspominałam już podczas naszego pierwszego spotkania, będzie to Gerhard Weinberger. To jest artysta, o którego Państwo dopytywali i mnie, i Panią Dyrektor, czy jeszcze kiedyś będzie szansa, żeby się u nas pojawił, i udało się, że znalazł miejsce w swoim zapełnionym kalendarzu i zgodził się do nas przyjechać właśnie na tę jubileuszową, wyjątkową edycję festiwalu. A więc wystąpi właśnie profesor Weinberger w repertuarze, no, takim potężnym, że tak powiem, organowym. Nie zabraknie kompozycji Ferenca Lista czy Maxa Regera, więc to są tacy kompozytorzy sztandarowi, że tak powiem, dla tego instrumentu. Ale będzie także ukłon w stronę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ponieważ profesor Weinberger sam zaproponował, że z chęcią zaimprowizowałby na tematy z polskich pieśni religijnych i patriotycznych, i razem z panią dyrektor przesłałyśmy mu kilka propozycji, kilka partytur, kilka nut. Co wybierze, to tak naprawdę dowiemy się dopiero dzisiaj wieczorem, ponieważ jest to niespodzianka, ale zapewne pojawią się te wycinki, te fragmenty właśnie z polskich pieśni religijnych i patriotycznych, więc zapewne Państwo też doskonale te fragmenty rozpoznają. No, na tym polega urok improwizacji właśnie. Elizo, powiedz nam, jak to wyglądało, jak wyglądał ten, powiedzmy, proces powtórnego zapraszania profesora Weinbergera. Może to nie jest najszczęśliwsze określenie, ale staracie się jako Gminne Centrum Kultury i Sportu wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej. No i jak wyglądało to, może nie tylko w kontekście tego konkretnego koncertu, ale tych różnych innych wydarzeń wpisanych i w program festiwalu, wszystkich edycji, czy w ogóle działalności Gminnego Centrum. Szanowni Państwo, tuż po koncercie profesora Weinbergera mieliśmy sygnały i prośby od naszej szanownej publiczności właśnie, żeby zaprosić ponownie do Nowogrodzca na festiwal. No cóż, to chyba też jest bardzo ważne, ponieważ festiwal jest organizowany przede wszystkim dla społeczności nowogrodzieckiej, społeczności gminy i ościennych również miejscowości. Cóż, nam pozostaje tylko zaprosić na wielki comeback pana profesora Weinbergera i mamy nadzieję, że stawią się Państwo nie mniej licznie niż na dotychczasowych koncertach. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia wieczorem. Do zobaczenia.